Siemaneczko, tak jak obiecałem w poprzednim filmie, dzisiaj sobie nagramy poradniczek. Czy nagramy? Ja nagram. Poradniczek do Brawl Stars, jak zdobywać pucharki. Czyli to tutaj. Jak widać, mam 1700, trochę więcej niż na ostatnim filmie. Oraz te tokeny potrzebne do otwierania właśnie tych skrzyneczek. Jak widać, do tych trzeba mieć te gwiezdne żetony. Czyli właśnie te tutaj, co tu mi się wyświetla teraz przy tym. W lewym górnym widzicie tutaj, o tu. Przeleczcie nie ma. Także zagramy sobie teraz to. To generalnie te inne, poza tym trybem, to po prostu bierzecie postać, którą tam dobrze wam idzie, albo no po prostu, którą dobrze się czujecie. Także ten, żeby po prostu wygrać przynajmniej jeden mecz stany i tam na przykład, nie wiem, to jakbyśmy mieli gwiazdkę tu, wszędzie gdzie mamy gwiazdki najlepiej, a te tokeny później to tam zaraz powiem. Także no, tu mamy mało, najlepiej mi się tym gra, więc sobie pójdziemy Karlem, no i idziemy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Ogólnie jak dla mnie ten tryb mi się najmniej podoba. Dlaczego? No bo... ja już miałem typów, co nie ogarniali, bo tu jak dobrze wiecie, jak już gracie chwilę, to trzeba tu zdobyć 10... klejnotów i tam 15 sekund wytrzymać z nim, żeby wygrać, tak? Żeby nie mieć poniżej tych 15. No to miałem już nieraz tak, że no, typy zamiast się wycofać, to po prostu walili się dalej. No sam się wywaliłem teraz, więc... ale no to jest właśnie to, że to jest tryb współpracy, więc... no i sami to tak za dużo nie zrobicie. Jak taki typ stoi w krzaku i nic nie robi. Bo tak jak na przykład teraz, mają 7 klejnotów, to wcale nie oznacza, że oni teraz wygrają, bo na przykład nie będą przychodzić, a my będziemy tylko zbierać, no to... chyba logiczne, że my wygramy wtedy, nie? No my mamy teraz 7. A, generalnie nie lekceważcie tych takich turetów. No bo jednak jak widać biją trochę. No i mi tu chłopa zabiło. O, mam 10. Sam, to się wycofuję, proszę bardzo. Tak, żeby mnie nie palnęli. Bo jednak sporo osób leci wtedy na całość. Jak was zabiją, no to resetuje wam się. Fajnie, możemy sobie wyjść. Teraz jeszcze zabiliśmy na koniec, także wyszło bardzo dobrze. Mamy gwiazdę gry. Gwiazda gry, z tego co mi się wydaje, to chyba nic nie daje, więc... tyle, że po prostu mamy gwiazdę gry. Nie, żeby dostać gwiezdny żeton, nie musimy mieć gwiazdy gry. Tylko wygrać grę. Musimy. No i wpadł. A... no, teraz pokażemy tutaj na starcie solo. Po prostu idziemy sobie solo. Bierzemy postać, na której najlepiej mamy najmniej. Jestem pewien, do ilu to działa. Ale na postaci, na której mamy pierwszą rangę, to jest tak, że jak będziemy mieli 10 lub 9 miejsce, to nic nie tracimy. Znaczy, kurczę. Chyba od 9 raczej, a nareszcie od 7, jak będziemy na 7 miejscu, nic nie tracimy, ale też nic nie zyskujemy. Ale no tak. C
co, analogicznie biorąc od... Dobra, nie, chłop załatwi. Nie, nie załatwi. O, właśnie, mam siódme miejsce, no to teraz nic nie stracę. O, akurat zyskałem. A, ranga ósma nawet. No, jak widać, macie niską rangę na postaci. No to... Więcej się punktów zdobywa, znaczy więcej, no. Na niższym miejscu możecie zdobyć punkty i mniej tracicie na pewno. Na przykład jakbym poszedł teraz tą postacią, to, to jakbym skończył na siódmym miejscu, to nic bym nie dostał. Wyszedłbym na zero, tak? Także... No... Bo nie powiedziałem na... Jak wygląda sposób, także no idziecie sobie solo. Jak macie skrzynki, to sobie robicie. Ale uważacie też, żeby nikt do was tu nie przyszedł i was nie zabił. Tak jak ten się już tu kręci. I po prostu jak tu macie te krzaki, zarośla, nazwijmy to, to was przez te krzaki nie widać, tak? Znaczy przed nie. Jak jesteście w nich, to was nie widać. A normalnie tak sobie chodzicie z krzaka do krzaka i tu idzie ten dym taki. No i ten dym was zadaje no, sporo obrażenia. Także no... Normalnie tak nie łazicie jak ja teraz, tylko sobie wchodzicie do jakiegoś krzaka. Po prostu. Upatrzonego. I sobie tak chodzicie, nie? Stoicie na przykład tutaj. I gdy się dym zbliża, no to po prostu przechodzicie dalej. Czyli na przykład tam tutaj, ci teraz pokazuję. No i tak, o, teraz meteoryt to lepiej się odejść. O, nie, akurat meteoryt niszczy krzaki też, więc tak średnio bym powiedział. O, tu możecie na przykład się wdać w bójkę. O, widzicie? Czasem też się uda tak zrobić. O, nie, meteoryt. Są też tu różne tryby, jak pewnie wiecie. O, no i mamy 10 teraz. Generalnie, no, w tym sposobie, no, stoicie w krzakach i se przechodzicie, ale no, jak macie okazję, no, debil. Jak macie okazję, to po prostu korzystacie, tak jak ja tutaj. Biły się dwie osoby, no to podszedłem sobie i skorzystałem. I nie, nie mówcie, że celowskie czy coś, bo równie dobrze, jakby byście byli w takiej sytuacji, to ktoś inny by was i tak zabił, więc... To jest tak samo, w każdej grze sieciowej tak to działa, że... To, że ktoś ma lagi i wy go nie zabijacie, to nie znaczy, że jak wy byście mieli lagi, to on by was nie zabił, no. Jak to się mówi, to, że miał lagi, mówi się trudno, tak? O, pójdziemy kolejny meczyk, żeby pokazać dokładnie, jak to działa. Bo teraz akurat, no, udało mi się wygrać. A tu, no, zrespiłem się przy skrzynce. Także te najbliższe skrzynki to rozwalacie. O, na przykład tutaj. Chowacie się w krzaku. No kurde. O, nie będę łaził teraz. No ten tu akurat idzie. O, nie wszedł w krzaka, więc go nie walimy. Dajmy sobie z nim spokój, ta. Ewentualnie jak oni zaczęliby się walić i któryś z nich miałby mniej HP, no to wtedy go walimy, nie? O, tu jest już dym, jest ten ostro, no to uciekamy i go obijamy, żeby tam przy okazji nam się R-ka nabiła, znaczy Ultimate. Za nami lezie, to go nawalamy, żeby se poszedł, żeby go odstraszyć, tak? Mamy już siódme miejsce, więc generalnie jaką rangę byśmy nie mieli na tej postaci, to już możemy się wywalać, bo już tracimy, znaczy nie tracimy nic. A generalnie, żeby zyskać, no to jak jest liczba pozostałych zadymiarzy i będzie 6, no to już zyskujemy. Tam dwa chyba puchary, o ile się nie mylę.
tyle nie tracić. Wiadomo, jak tam stracimy, jak tam przegramy jeden meczek czy dwa nawet z rzędu, no to tam się nic nie stanie, ale generalnie no. No i setera wychodzimy. No, akurat się nie udało, bo chłop był mocniejszy. Generalnie ta postać no nawala trochę. Nie. Ten Frankenstein. Generalnie on się nazywa Frank. Ale no. Wali trochę damage. Musi wykastować atak, ale bije trochę dużo. Także no. Tak wygląda ten sposób. Może trochę pogmatwanie to pokazałem, nie mówiłem, ale no. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. I będziecie korzystali z tego sposobu. Ewentualnie można mnie dodać do znajomych, może z kimś zagram. Może ktoś będzie lepszy ode mnie. Zobaczymy. Ewentualnie jakieś pojedynki, nie wiem czy tu można pojedynki robić, ale no, nazwę moją widać w lewym górnym rogu, także można mnie dodawać. Jeśli chcecie jakieś kolejne filmiki, poradniki, cokolwiek, nie wiem, nawet na temat Brawl Stars czy innych też gier na telefon, to piszcie w komentarzach. Chętnie odpowiem lub nagram nawet film kolejny. Także no, żegnam, papa, do widzenia, elo, benz.